Cześć moi kochani, witam was na niedzielnym odcinku. Kiedy to nagrywam, kiedy to wypuszczę, nie wiem kiedy wy to obejrzycie, ale niedzielny odcinek, niech tak będzie. Opening nowych Lucky Dropów, ponieważ tutaj sobie nazbierałem te wszystkie skrzynie przez te dzień, kilka dni nie otwierałem ich, więc, bo tak można było zrobić. Informowałem o tym na moim X-ie. Chyba tak, na pewno. Ale w ogóle właśnie wracając do mojego X-a, to jest Twitter, teraz obecnie X, tak zwany. Trwa rozdawnictwo dwóch diamentowych Pass Royale z okazji, że nadchodzi nowy Pass Royale od nowego sezonu. Rozdaję takie dwa na moim X-ie, więc zapraszam was serdecznie, linki macie w opisie. I pamiętajcie, jeżeli kupicie Pass Royale nowego, wpiszcie kodzik POW i dziękuję za wsparcie. Cokolwiek byście kupowali w grach Supercella, pamiętajcie o mnie, o wpisaniu kodzik POW. Co 7 dni trzeba sprawdzać, czy ten kod jest. Dziękuję serdecznie. No i... i jeszcze na moim Discordzie zostało kilka emotek do wieczora. Trwa jeszcze rozdawnictwo, jeszcze się da załapać na... są dwa losowania dla OG i dla Rakiet, więc jeszcze się możecie załapać. Tej Mega Knighta, tej ekskluzywnej. Dobra. Lecimy z openingiem. Tak szczerze wam powiem, że najbardziej to by mi się przydały tutaj do mojego zbierania. Gdzie są w ogóle te wszystkie tutaj? Przydałyby mi się Eldwild karty. Jak najwięcej ich, żeby trafić, bo ich mam tutaj, można powiedzieć, co ja tu mogę zbierać. Tower Troops. Tower Troopsy mogą mi wpaść. Ewentualnie mogę tutaj zbierać te karty goblinowe, które jeszcze mam nie na pełnych levelach. Dobra, ale lecimy. Pierwsze 6 skrzyń. Mam nadzieję, że wam dobrze oddawało. Full Evo, z tego co pamiętam, można trafić na 5-gwiazdkowej skrzyni. Chyba jest 4% szansa od 11 areny. Tak jakoś chyba pamiętam. O, jest. Dobra, pierwsza skrzynia elegancko. Już na 2. Na 3 gwiazdki już awansowała. No i to chyba się skończy na 3 gwiazdkach, więc będzie 3-gwiazdkowy jakiś drop. 11 tysięcy golda. Golda chyba też wypada dosyć sporawo, bo chyba mi raz wypadło 40 coś tysięcy na 4 czy 5 gwiazdkowy, już nie pamiętam. Dobra, jest druga skrzynia. Jest trzecia. O, jest czwarta i będzie piąta. Nie, niestety nie ma piątej. Ładnie te skrzynie od razu mi zaczynają oddawać. O, 12 tysięcy wild card. Pięknie, właśnie tak. Jakby to powiedział... ci co gotują, jaką się Makowicz, coś takiego chyba, nie? Dobra, dwugwiazdkowa, trzygwiazdkowa, na czwarty nie będzie, ale tych wild kartów właśnie dużo, o, tutaj 4,5 tysiąca. No, coś czuję, że tych wild kartów mi tutaj wpadnie i te lucky dropy na przykład dla mnie są eleganckie, bo dużo wild kartów powpada. Jest dwie gwiazdki. No i jest Tower Troops, ale akurat jego mam. Dobra, zaczynamy dwugwiazdkowe, trzygwiazdkowe i trzygwiazdkowe. I co mi tu wpadnie? 165 wild kartów. Jest 4. Czy skoczymy na 5? Nie, nie skoczymy na 5, ale tutaj może teraz wpaść dużo wild kartów, jeżeli dobrze wpadnie. 1800, no nie jest najgorzej. Okej. Okay. Pierwszy dzień mam za mną. Lecimy teraz z drugim dniem. Tylko sprawdzę, czy się wszystko nagrywa, bo byłaby w topach kolejne 6 skrzyń. Dobrze, mało. Jedne gwiazdkowe. Mało tych wild kartów. Mam dwugwiazdkową. Jest 3. No już 4,5 tysiąca już lepiej. O, jest 4-gwiazdkowe i 44 tysiące. No to ładnie. Tylko ja golda nie potrzebuję aż tak. Ja potrzebuję wild karty. 2 gwiazdki i 2750 golda. Dobra, tutaj mamy tak. 3-gwiazdkowe, 1, 2-gwiazdkową i 1-gwiazdkowe, 3. No ale są szanse oczywiście na lepsze dropy, nie? Gold mi tutaj niepotrzebny. O, jest dwugwiazdkowy. O, 11. O, teraz 2. Nie ma... nie ma lepszego. Fajnie to by było, żeby tutaj jakiś 5-gwiazdkowy poleciał na odcinku. 110, uwaga. Jest 4-gwiazdkowy. Nie będzie 5-gwiazdkowego. Ile wild kartów padnie? 495 tylko. No, słabo. Jest 4-gwiazdkowy. 44 tysiące golda znowu.
Dobrze, tu mamy 4-1 i 2-1, tutaj jest 3-gwiazdkowy. Dobra. Jednogwiazdkowe to mnie nie interesują, ale powiem wam szczerze, że ten lucky drop chyba troszeczkę poprawi jednak ekonomię. Takie jest moje zdanie, że ta ekonomia tutaj się poprawi. Bynajmniej zobaczcie po mnie, wild karty. Najbardziej potrzebne mi są wild karty. I to mi się tutaj na przykład przyda. To jest 60. Dwugwiazdkowe. Szkoda, że nie ma tego pięciogwiazdkowego. 2750, dobra, niech będzie. Dobra, no i teraz tutaj mamy jedno trzygwiazdkowe. No, te jednogwiazdkowe za dużo tutaj nie. Jednogwiazdkowe, szkoda, szkoda, bo by mi się przydało na przykład. Ale tych wild kartów już ładnie wpadło, więc nie mogę narzekać, nie? Power Troop znowu. Dwugwiazdkowe. No i teraz tak, dwugwiazdkowy, czy będzie jakiś awans na 3? Nie ma. Nawet fajnie to zrobili. Dobra, jest trzygwiazdkowy, uwaga. Tutaj musi teraz przynajmniej na 4, jest na 4, czy będzie na 5? Proszę, jest! Mam, przynajmniej na koniec udało się, to chyba jest ostatnia skrzynia, tak mi się zdaje. Jest pięciogwiazdkowa, no i uwaga. Pięciogwiazdkowa i... Book of Cards, no. Legendarna książeczka. Nie jest źle, nie jest źle. Liczyłem na karty, ale to też mi się przyda do zamiany, więc ja swoje 30 skrzyń, tak 30 otworzyłem. Mam nadzieję, że wam też dobrze dało. Nowy sezon zaczyna się w poniedziałek. Nowy pas Royal nadchodzi. Bogatszy, chyba lepszy troszeczkę. Jej nie będzie już tego podziału. Gold umiera. Mam nadzieję, że jeżeli będziecie kupować pas Royala, to wpiszecie kodzik POW. Dziękuję wam serdecznie i widzimy się niebawem. Trzymajcie się, cześć.